Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony witam was w nowej serii Shipwrecked. No i moi drodzy, zapewne wiele osób tutaj was zna, Five Nights at Freddy. Five Nights at Freddy, które ma swój lore naprawdę bardzo głęboko zakorzeniony, bardzo ciekawy i taki, no, mięsisty wręcz bym powiedział. Jest nawet, zresztą ostatnio wyszedł film Five Nights at Freddy, i tutaj Shipwrecked próbuje troszeczkę podbić się właśnie na takim pseudo-horrorze, który próbuje być autentyczny, bo Shipwrecked ogólnie ma swoją historię. Shipwrecked było, czy jest, grą, która została zdjęta z półek w roku 97 i w 2023 zostało to, że tak powiem, wszystkie asety zostały zebrane, które tam pozostały. I zostało odtworzone. W grze mamy dwa tryby, zresztą, które nawet za chwilę zobaczymy sobie. Wejdźmy sobie może do środka gry, żeby nie męczyć się z tą muzyką, bo jest dosyć oporowa. Dosyć mocno oporowa. No i jak widzicie, mamy tutaj taki dosyć ciekawy aspekt graficzny. Mamy tutaj oczywiście tryb CRT. Czy efekt CRT. Ja już sobie delikatnie tutaj pograłem przynajmniej chwilę i nie wiem, czy właśnie tutaj przypadkiem nie jest pokazany mój progres. Chociaż save'a skasowałem, co jest dosyć takie istotne dla mnie. Ale być może, no niestety już tutaj tą Lizzie B mamy. Mam nadzieję, że gra się zacznie od początku. Jak powinna się odnaleźć. No i tyle. No i moi drodzy, gramy sobie tutaj Buckym. Bucky jest chyba bobrem. O, tych bobrze. No właśnie. Dobrze, bobrze. No i co? Jesteśmy rozbitkami. Jesteśmy rozbitkami, którzy rozbili się na wyspie. Wraz z grupą przyjaciół rozbiliśmy się na wyspie. No i musimy z tej wyspy chyba uciec. I ogólnie gra ma dwa tryby. Ja wam to po prostu zademonstruję. Zademonstruję wam to, jak to mniej więcej wygląda. Make your choice. No właśnie, Shipwrecked był... Mamy dwa tryby. Mamy 2023 i zablokowany. 2023 jest takim trybem, jak gra powinna wyglądać od samego początku. Zostało po prostu to odtworzone przy użyciu game designu i jakichś tam starszych assetów, nie? A ten tryb jest trybem, przez którego tak naprawdę gra zniknęła z półek. I jest ogólnie wersja, którą możemy sobie blokować, jeżeli przejdziemy wersję oryginalną. To jest bardzo ciekawe. To jest mega ciekawe, bym powiedział. No i moi kochani, oczywiście będę chciał przejść zapewne obie wersje. Gra jest w języku angielskim, z czego intro jest dosyć takie flegmatyczne, więc wam go nie przetłumaczę. Ewentualnie możliwe, że zobaczycie napisy, bo jest naprawdę bardzo flegmatyczne. I potem po tym intrze, gdzie nie ma w ogóle napisów od twórców, jest takie pseudo intro, które nam wyjaśnia, o co tutaj chodzi, dlaczego ta gra została, czy może nie to, że dlaczego została ściągnięta z półek, ale w ogóle właśnie jest opis tych wersji. Tylko tam niestety, ale no nie mamy jak sobie nawet kontrolować tych tekstów. Więc obawiam się, że po prostu mogę nie wyrobić się z tłumaczeniem. No ale zobaczymy. Zobaczymy. Być może jednak dam radę. Może dam radę. Zobaczymy. Mam sobie tutaj tłumacz już po lewej stronie otworzony, gdybym jakichś słów nie znał. Wiecie, ja nie jestem poliglotą. Nie jestem żadnym studentem języka angielskiego, tak jak kaftan, do którego mnie porównują co po niektórzy z was. Nie. Nie jest to mój żaden brat ani z tych rzeczy. Na szczęście. Może kiedyś rozwinę czemu nie. Czemu na szczęście, ale to może... przyszłości. Dobra, moi drodzy, kończymy i zaczynamy, raczej nie kończymy. Zaczynamy. Hey, everyone, I need your help. Hey, wszyscy potrzebują twojej pomocy. So what do you say, buddy? Let's go rescue the gang! Nie wiem, to skrócę. Po prostu opisał, że się rozbili i musimy tak naprawdę swoich przyjaciół uwolnić z tego wszystkiego.
Tak wyglądał Kadrich. Przypomina wam to coś? Bo mi bardzo. Witaj. Witaj w rozbitkowie 64-2023. Shipwrecked, czyli rozbitkowie, zostali wydani w 97, ale zeszło z półek 3 dni z nieznanego powodu. O tak. Ciężko pracowaliśmy, żeby otworzyć tę grę. Jest to najbliższa kopia tej gry. Postaraliśmy się skopiować wszystko do tej gry na nowym software, ale jednak musieliśmy uzupełnić kilka rzeczy sami. Ta wersja jest praktycznie w większości czysta. Ciężko czasem nawet dobrać słowa, jeżeli to wszystko tak szybko to przechodzi. Język angielski nie jest moim ojczystym językiem. Ja w ogóle zazwyczaj, powiem wam szczerze, to jest bardzo śmieszne. Bo w technikum miałem, co jest śmieszne, zazwyczaj nieklasyfikowanie, jeżeli chodzi o język angielski, bo nie chodziłem na niego. Zawsze miałem nieklasyfikowanie, ewentualnie dwójkę, a potem się wyciągałem na czwórkę albo i piątkę nawet. Więc to tak mniej więcej u mnie wyglądało, co jest bardzo zabawne. Ale tak naprawdę języka angielskiego nauczyłem się stricte z gier komputerowych i MMO. O Jezu, ile ja się w Muna grałem. Ile tam trzeba było języka, żeby ogarnąć questy. Coś pięknego. I ogólnie tak, kochani. Tutaj ta czcionka jest okrutna. Bardzo okrutna. Ja niby nie mam dyslekcji żadnej takiej zdiagnozowanej, ale mi się tak co po niektóre czcionki ciężko czyta, że to jest po prostu pojęcie okrutne, no, dla mnie. Dobra, Bucky Beaver. To jest bubr. Bucky Bubr. O, cześć. Wygląda na to, że moje modlitwy zostały wysłuchane. Posłuchaj, musisz mi pomóc. Byłem na morzu z moimi przyjaciółmi. I rozbiliśmy moją łódkę. To było okropne. No i moi wszyscy przyjaciele zostali porwani. O tak, to wszystko dosyć źle wygląda, tak. Ale słuchaj, możesz mi pomóc, prawda? Tutaj. Pozwól mi, że pokażę ci, jak to działa. No i okej, mamy tutaj tą wyspę. Spróbuj użyć analoga, żeby się poruszać. No to oczywiście możemy sobie to zrobić. Ja powiem wam, że przelazłem jedną minigierkę właśnie tutaj. I no, to było dosyć dziwne. Możesz również przytrzymać A, żeby skoczyć. Kiedy nikt nie mówi. Użyj zielonego B przycisku, żeby użyć interakcji. Możesz również przycisnąć prawy bumper, żeby uderzyć. Pamiętaj, żeby rozglądać się za płótnami również. Możesz na nich zapisywać grę. Ostatnia rzecz. Przytrzymaj lewy bumper, żeby biegać. Okej, powodzenia, koleżko. Jak coś, jestem cały twój. Pierwsza PM. Wow, możemy się wspinać nawet. No, powiem wam, że jak na grę z 97, no to nawet nieźle. No właśnie, zauważyłem, że on po trzecim skoku również tak dziwnie skacze, nie? Zobaczcie, pyk, pyk. I może, żeby sobie nie psuć imersji z tego wszystkiego. No kurde, czuję się jak w Palworldzie. Ostatnio w sumie bardzo się cieszyłem z tego powodu, że można się wspinać, nie? No właśnie. Jest tu napisane The Hall. Co to znaczyło The Hall? Kadłub. O, właśnie, kadłub. Tylko co, rozumiem, że tutaj musimy swoją łódkę rozbudować, czy jak? Tu mnie nie było wcześniej, więc zobaczmy, co tam jest. Tu jest niby kadłub, tak? Uuu, tu jest saving. To co to jest? Jest tam tylko na temat kadłuba. Cześć, witam na Nulterra. Jesteś teraz w kadłubie. Bezpiecznym miejscu dla nowych gości, dla przybyszów. Rozgość się i zadbaj o siebie. Szef Wolf. Co my tu mamy? Właśnie, to trzeba też klikać. Sprawdźmy, no, później, żeby to zobaczyć.
Okej, coś zdobyliśmy. Nie wiem co, ale coś zdobyliśmy. Mam nadzieję tylko, że nie będziecie klikania słyszeć, kurde, z mojej myszki. Jednak, no, ten Blue Yeti jest fajny, ale bardzo ściąga dźwięki. Bardzo, bardzo. Dobra, jest tu napisane kwatery mieszkalne. Ale najpierw pójdźmy tam, gdzie ja tutaj sobie to testowałem, bo ja ogólnie też chciałem zobaczyć, czy przypadkiem język, wiecie, język gry nie jest zbyt ciężki dla mnie, bo no mówię, ja nie jestem poliglotą. Nie powiem, że nie, ale na przykład w Fearnhanger posiłkowałem się tłumaczem i to nie raz, bardzo często wręcz. Dobra, plaża. Tu mamy teraz na plażę. Tu mamy Town Hall. Okej, zapis. No i te wilki teoretycznie nas chyba wiążą, tak? No, nieźle, że tak po prostu się rozbijacie tutaj. Po prostu próbujemy żyć swoimi życiami. Po prostu próbujemy żyć, o tak, to lepiej brzmi. Jeżeli chcesz zachować swoje, po prostu odejdź. Wierz mi, że nie chciałbyś zostać tutaj za długo. Okej, no dobra. Skoro tak mówisz? O, wow, da się bugować grę? Kurde, korci. Korki? Nie, nie da się chyba. Nie da się przejść. Jest napisane, aha, Living Quarters. Living Quarters, okej. Okay. No i tak, ja grając sobie tutaj, ja do niej ogólnie podlazłem. Ja sobie z nią tutaj questa zrobiłem faktycznie. Więc wiem, co tutaj będziemy musieli robić, w razie czego. No spokojnie. Otter. Czy to nie jest wydra, Otter? Ja zawsze miałem problemy ze zwierzętami. Tak, wydra. Cześć, Baki. Dzięki Bogu, że wszystko stało w porządku. Posłuchaj, jestem w dosyć ciężkiej sytuacji tutaj. Zostaliśmy wysłani do zbierania kokosów dla wilków. Żeby spłacić nasze długi za rozbicie się. Ja nie jestem zbyt dobra w znajdowaniu rzeczy. Jeżeli mógłbyś mi pomóc, byłabym bardzo ci wdzięczna, żeby stąd odejść. Są zazwyczaj schowane w drzewach albo skrzyniach. Uderz albo użyj interakcji z nimi, żeby je zdobyć. No dalej. Chodźmy, zróbmy to. No dobra. Zróbmy. No właśnie, tutaj mamy ciekawą rzecz, bo ja na początku nie wiedziałem, o co w tym w ogóle chodzi. Dobrze, mam makro w myszce, to przynajmniej nie będę musiał was... zabijać tymi dźwiękami mojej myszki, jak klikam. Bo to by było ciężkie, nie powiem, że nie. Tylko mnie, wiecie co, bardzo interesuje, jak ta gra jest zryta. To mnie mega interesuje, jak ta gra jest zryta. Bo naprawdę ma opinie ciekawe. Właśnie, że jest to po części troszeczkę taki, nie chcę powiedzieć klon. Bo to nie jest klon, mamy tutaj wydrę niedźwiedzia, nie mamy tu animatroników, tylko mamy zaginioną grę. No wiadomo, że to nie jest na żadnych faktach i nie faktach autentycznych, kochani, bo fakty to fakty. Fakt nie może być nieautentyczny. Tego mnie kiedyś nauczyli w pracy. W ogóle właśnie mamy takiego pana dosyć irytującego w pracy, który jest... A, dobra, może lepiej nie, bo jak ktoś znajdzie ten kanał kiedyś, to się jeszcze domyśli. No właśnie, może lepiej nie. O czym tutaj mówię? A, o faktach autentycznych. No właśnie, gra nie jest na żadnych faktach. Gra nie jest oczywiście na żadnych faktach, ale ma ciekawy lore. Chyba nie jest na faktach. Może jestem w błędzie. W sumie tutaj coś mówili o tym, że zostało zdjęte z półek, więc być może coś jednak w tym jest. Ale zobaczymy, jaki lore. Zobaczymy, jak to wszystko będzie się rozwijać. I czy w ogóle naprawdę będzie to na tyle porąbane, jak oni tutaj to próbują opisywać. No bo gra w tagach ma jak najbardziej wypisany horror, więc no, ja się lubię bać. Znaczy, lubię się bać, jeżeli jest dobrze klimat stworzony w grze. Nienawidzę, że taki, wiecie, wyścigajek, że mnie ktoś goni. O, dobra. Mamy jakiś bonus. Nienawidzę, wiecie, czuć się też sztutym w grach. O Jezu, jak ja tego nienawidzę. Jak ja tego nie trawię. Jak mnie coś gania,
to ja wręcz kurwicę dostaję. Nienawidzę dźwigania. Jeszcze jak się nie mogę bronić, to w ogóle. Nie lubię jumpscare'ów. Nie lubię jumpscare'ów. Bardzo nie lubię jumpscare'ów. I nawet nie chodzi o to, że wiecie, że ja się, nie wiem, boję tego jumpscare'a czy coś, tylko po prostu nie lubię prymitywnego strachu. Bo mnie naprawdę jest bardzo ciężko przestraszyć. Mega. Ja w ogóle jestem tego zdania, że tak naprawdę to bać trzeba się żywych, a nie zmarłych, czy duchów, czy nie wiadomo czego. Tylko bardziej właśnie żywych, bo żywi są najbardziej okrutnymi tutaj stworzeniami na tej planecie, a nie jakieś paranormalne diabły czy duchy. Ale lubię się bać. Lubię się bać i właśnie o to chodzi, że ten strach zaszczucia to nie jest ten strach, co powinien być. Przynajmniej dla mnie. Dobra, udało się. Ostatnio skończyłem na 20 sekundach, bo zacząłem ją nawalać. Jak ją uwalniamy, to... Dobra, uwolniłeś Olivia Otter. Jak ją uwalniamy, to czas nam spadał. Ja takie uwaliłem i założyłem, że czas mi spada i ucieka. Więc nie lubię takiego strachu pierwotnego. Świetnie! O, dzięki ci, dzięki! Okej, okay, spotkamy się na shore. Na brzegu. Dobrze wiedzieć. Dobrze, przynajmniej gra się szybko, wiecie, minimalizuje, nie? To jest na mnie spoko. Jesteś naprawdę bohaterem. No i dobra, i tu grę zakończyłem, kochani. Tu grę zakończyłem. Już dalej nie poleciałem nigdzie. Więc już teraz, że tak powiem, po 17 minutach gramy na żywo, na żywioł. Nie wiem nawet, czy wilka można trzasnąć po ryju. Nie. Zapiszmy. No, cały czas sobie to powtarza, okej. Okay. Okidoki. Okidoki. Czy my mamy możliwość wejścia tu? If you wanna keep... On chyba coś tam sobie gadał jeszcze. Aha, a ja go lałem. Świetnie. Rozumiem, że nie mamy klucza. Nie mamy kluczyka, więc idziemy dalej. Idziemy dalej. Tutaj był hall. Living quarters, okej. Okay. Idziemy. Kwatery mieszkalne. To jakieś wilki. Są jakieś wilki. O, tutaj się nie da przejść. Niewidzialne ściany. O, jest naprawdę gorąco na zewnątrz, czyż nie? Myślę, że to może być wulkan. Och, mam nadzieję, że to nie jest prawda. Ale nie chciałbym teraz rozmyślać nawet, co by się wydarzyło. No faktycznie, gdyby to był wulkan, to mielibyście przejebane. Okej, to są kwatery mieszkalne, faktycznie. O, znalazłeś secret. No dobra. Mamy kolejny secret, to już trzeci chyba. Tu jest plaża. Czyli zrobilibyśmy kółko, takie delikatne. Ja sobie tu poklikam, bo ja troszeczkę nie wierzę temu, że tutaj są te budynki takie nieinteraktywne. Wręcz byłoby to dosyć głupie. A może? Nie, chyba naprawdę są nieinteraktywne, a szkoda. A szkoda. Tutaj się nie da wejść do wody, niestety. Mamy kolejny... O! Jakiś mors? Wąż rzeczny niebezpieczny. Kolejny secret. Kim ty jesteś? Walrus. Walrus? Nie mam pojęcia. Mors, okej. Okay. Becky, dzięki Bogu, że tu jesteś. Czyżby zła pogoda również cię tutaj przywlokła? To naprawdę brzmi dosyć źle, chłopie. Okej, okay. Moja łódka jest trochę pocharatana. In a local dam? Czekajcie, in a local dam. W lokalnej tamie. A, dobra, moja łódka po prostu utknęła w lokalnej tamie. Mógłbyś spróbować ją, że tak powiem, wyciągnąć stamtąd, unstackować. Nie odczepić. Unstack to jest, wiecie, takie jak ktoś utknie, to odetkać. O! Po prostu otwórz wszystkie bramki i powinno być dobrze. Och, no i nie ruszaj się, jeżeli zapadnie ciemność.
To ciężko wyjaśnić. Po prostu zrób to, co w twojej mocy. Okej, jak będzie ciemno, nie ruszamy się. Wszystkie gate'y musimy odblokować. O. Jak to zrobić? Parts? Uhuhu. O! Aha, dobra. Już wiem, że nie da się w żaden sposób wchodzić. Na przykład wall jump? Kurde, da się. Da się wall jumpować. Da się wall jumpować, okej. Okay. Po co te zielone pypki z Mario? To jest dobre pytanie. Dobra, tu wejścia nie ma. No jeszcze się ciemno nie zrobiło ani razu. Tutaj też nie ma przejścia. No raczej do rurek nie będziemy wchodzić jak Mario. Przynajmniej tak mi się wydaje. I musimy iść tu. Da się, okej. I rozumiem, że tu trzeba zrobić wall jumpa? Nie. Dobra. Tu coś było? Okej, okay. Nie ruszaj się. Szkorci. A, szkorci. Dobra, no to nie było ciężkie. Pięknie, ładnie. A, odblokowało nam się po drugiej stronie, rozumiem, tak? Ups. Następne. Oki, to było dziwne. Jednak to trzeba shiftem. To trzeba shiftem. Bez shifta. Trochę nie rozumiem, co się dzieje. I dlaczego cały czas się robi ciemno? Oh fuck. Czy coś tu się porusza w międzyczasie? No raczej nie, oprócz tego okręgu, który tam sobie robi, to nie. Nie? Nie widzę, żeby coś tu było. Dobra. Jezu, nie jest to łatwe, naprawdę nie jest to łatwe. O, cisza. Czy mamy kapelutek? Dobrze widzę? Tak, mieliśmy kapelutek, nawet nie zauważyłem go. Ej, no kurwa, to jest ciężkie. O, no. Nie! Szukali mnie. Na padzie nie byłoby źle w to grać. U te wall jumpy to jest naprawdę... Kurwa, nie! Jakie dziadostwo! Ale to było tu? Nie, to nie było tu. To było gdzieś. No nie mówcie, że to mnie cofa za każdą śmiercią. Mogę chyba kamerę ruszać. Nie, no tutaj... Prawda by mi cofnęło? Nie, no jest zielone. To, że tu... A, bo to tu było, przepraszam. Oszukałem znów. Tutaj kamera jest dzika. Gówno. A może byśmy spróbowali się ruszyć? To jest w ogóle ostatni pypek z tego, co widzę. I po tym już byśmy mieli spokój. Ale naprawdę to nie jest easy.
Tutaj on dziwnym trawem jakoś idzie, idzie w złą stronę. Nie straszyć. On ma problemy, on cały czas idzie w stronę gracza. Kamera jest do dupy. Dobra. Next please. I tutaj padliśmy, tak? Tego się nie da. Tego się nie da. No, proszę. No zobaczcie, on... Znalazłem sposób. Nie wiem, czy zbugowałem kamerę. Op. Kurde. No, bez jajec. Okej. No to jeszcze nie jest trudne, nie? To nie jest mój ruch. To nie jest mój ruch. No dawaj, dawaj. Dziękuję. Taki. No mamy to. Uj, tam się nie da już przejść. Odblokowałem, odblokowałem. A to są po prostu wyjścia. I co rozumiem, że łódka jest... Jest już poza, czy nie? To jest dobre pytanie. Czy łódka jest już poza? Kurde, korci, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Chyba jeszcze nie. Ja to muszę klikać chyba, nie? Nie. Parts. Czym ty, kurde, jesteś? Okej. Żadnego kucnięcia i nic z tych rzeczy nie mamy. Ale te klatki i inne rzeczy... Dziwne. Patrzę, czy czegoś nie ominąłem, żadnego sekreta albo jakieś skrzynki, ale chyba nie. Chyba nie. Teraz się robi ciemno, kurde blaszka. Dobra, na szczęście chyba najgorszy tryb za nami, gdzie trzeba było klejmować. Mam nadzieję przynajmniej. Łódka unstakowana, na całe szczęście. Wypływamy w silną dal. Dobra, uwolniliśmy Waltera. Dobrze wiedzieć. Walter White. Co gotujemy dzisiaj? Och, zrobiłeś to. Dzięki tak bardzo, Bucky. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Dobra, spotkajmy się na plaży. Okej, kolejny ewenement zrobiony. Kolejny ewenement zrobiony. Czy my tu byliśmy? The Living Quarters są dosyć spore. On był tu. Szkoda, że żadnej mapki nie ma albo czegoś. Rozumiem, że to jest rondo. Tak? Może da się gdzieś tutaj wejść nawet w las? Nie. Odpowiedź brzmi nope. Da się kokosa strącić? Nie da się. Uhu. Uhuhu. Dobra. Skoro tu już mamy zakończone. Zaraz pytanie, czy te kłódki to po prostu, wiecie, nie są rzeczy... Rzeczy. Dobra, tu jest bitch. Bitch. No bitch. To nie taki bitch, jak sobie myśli ta. Moi kochani. Moi kochani. Dejwik. Mogę cię walnąć po łbie? Nie mogę cię walnąć po łbie. Jest już 11 tak w ogóle chyba. Nie wiem, czy nie 11 w nocy. Nie pamiętam, czy on był PM czy AM. Ale Waltera nie ma. Walter se w kulki poleciał. Może jest tutaj. The Hall. No nie ma. No nie wiem, gdzie jest Walter White. Trudno.
Dobra, następna miejscóweczka. Moi mili drodzy kochani. To będzie Town Hall chyba, nie? Tak mi się wydaje. Jedenasta PM. Czyli to jest 11 w nocy. Dobrze mi się kojarzy, tak. Bo przed 12 to jest HM. W sensie przed 12 w południe. Tak mi się wydaje. Town Hall to jest... To nie jest ratusz? Nie twon. Own. A, kratusz. To mi się kojarzyło. Welcome. Rozumiem, że tam nic nie ma. Zobaczmy, co jest w ratuszu. No jest wilk. To jest secret. Dobra. Szef wilk, o! O, wygląda, że jednego zgubiłem. O, więc cześć. Posłuchaj, wiem, że to był wypadek, ale wystraszyliście nasze miasto na wpół martwych. Co? Wystraszyliście nasze upołe miasto prawie na śmierć. Wiem, gdzie twoja łódka jest. Jest w kawałkach. Jest tutaj las niedaleko. Nazywa się Slumber Woods. Co znaczy Slumber? Slumber. Drzemiący las. Idź tam i zdobądź swoje kawałki łódki. Naprawię ją dla ciebie i będziecie mogli odejść. No scrum. To znaczy scrum. Now scrum. Teraz skrobanka? Teraz skrobanie. O nie! Hej, naciśnij klawisz Z. Wow! Okej, ale co my tu musimy zrobić? Ja chyba coś zepsułem, nie? Ja to muszę zanieść. Halo? Parts. No to chyba nie jest to. To wilki. Czy wilki mnie atakują? Nie są wilki, to są koziołki. Okej, okay, ja wiem co to jest. Wiecie co to jest? To jest, moi drodzy, Slenderman. W sensie to jest gra typu Slenderman. Tylko jeszcze przy okazji musimy sobie części zrobić. Bo rozumiem, że on cały czas idzie w moją stronę. Niedobrze. I pewnie z każdą częścią on będzie nas ganiał coraz szybciej. Jezu, nienawidzę. Przed chwilą mówiłem, że nienawidzę się ganiać. I kurde, masz Shiro. Masz Shiro ganiankę. Chciałeś? Proszę bardzo, jeszcze biegać nie mogę w tym trybie. Matko bosko, często bosko. Oj. A, tak to się robi. On zejdzie, dobra. Mamy też mało czasu. Ale nie, on chyba za nami nie podąża. Chyba. Zgaduję, że tu można by miał jeszcze jakiś secret znaleźć. Może i podążę? Zgaduję, że to będzie dosyć ciężkie do zrobienia. On szybko chodzi. Nie, ale wydaje mi się, że on coraz szybciej chodzi. Takie mam wrażenie. Takie mam mega wrażenie, bo ogólnie będę chciał zrobić to w ten sposób, że pozbieram sobie te części, jak najbardziej. Tylko, że ja go potem wyprowadzę w pole. O kurde, ten się przejść nie da. Oh no!
On naprawdę jakoś dziwnie szybko chodzi. Ja wiem, tak jakby miał takie, wiecie, podruchy, nie? No to by chodziło. Chociaż on tak niby za nami idzie, ale nie. Mamy już 4 części. Dał jeszcze 2. Op, opa. Będę chciał jeszcze, jak no oczywiście starczy czasu, będę chciał jeszcze zobaczyć być może ze sekretami jakimiś. No nie wiem, czy on teraz naprawdę szybko chodzi, czy nie. Ale już wydaje mi się, że ta wersja nowa, która na nas tu będzie czekać, w sensie ta stara, nie nowa, z 97 roku, oj, to będzie się chyba działo. To będzie się chyba działo i to mocno. I wydaje mi się, że ten upierdliwy typ będzie jeszcze gorszy, o ile to będzie działać w ten sposób. O ile to będzie działać w ten sposób. Jak myślę. No zobaczymy. Zobaczymy. Nie wiem, ile z tego odcinków będzie, czy będzie 1, 2? Na pewno 2. Bo ja już w tej chwili mam 36 minut. Ale powiem wam osobiście, że nawet nie zamierzam, jeżeli zobaczycie po prostu, że jest cięcie, przepraszam, to znaczy, że po prostu mi się to przedłużyło. I będę chciał to pewnie podzielić ręcznie. Będę chciał to podzielić ręcznie, bo po prostu nie wiem, ile ta gra będzie trwała. Ja zapewne sobie nagram po prostu dzisiaj kilka odcinków z tego. I tyle. Tak jak robię zazwyczaj to z The Foresta, który się, tak by the way, to w ogóle okropnie ogląda. Naprawdę. The Forest to jest chyba najgorsza seria. Nie było chyba gorszej serii, żeby się tak oglądała. Do dupy. Ja sobie nie przypominam. Okrutna jest ta seria dla mnie. Chociaż no, naprawdę fajnie mi się w nią gra. I trochę jest mi przykro, że ona się tak słabo ogląda. No wiecie, ja nie jestem na pewno jakimś super narratorem. Ja o tym doskonale wiem. Narrator ze mnie żaden. Żaden. W szczególności, że tam się nic zbytnio nie dzieje. Bo nie oszukujmy się, The Forest to jest gra sandboxowa po części. No ma tam jakąś fabułę, ale stricte no, ona jest po to, żeby sobie tam pobudować, trochę poeksplorować, ale fabuły to tam tyle co kot napłakał. Tyle co kiciuś napłakał. Widzę, że on idzie w naszą stronę. No jeszcze chwilę to sobie polatam, popatrzę. I zobaczymy. Być może jakąś skrzyneczkę sobie tu odnajdziemy. Fajnie by było. I sekrecik, być może. A z tego co widzę, to nie. Nic tu nam nie dadzą, naprawdę. Tyle terenu i nic. Toż to byłoby po prostu. To byłoby marnotrawstwo takie totalne. Totalne marnotrawstwo. Śmiesznie. Albo mnie znienawidzicie. Ej, no dobra, no nie widzę tu żadnego sekretu schowanego. Być może gdzieś tu coś, nic. O, to wygląda jakby był jakiś sekret. Powiedzcie mi, że to nie jest dobra miejscówka na sekret. No kurde, idealna. Oni tu nic nie dali. Dobra, 150 sekund i pewnie będę szedł. Gorsze jest to, że jego będzie ciężko tam przegonić, więc ja już się tutaj cały czas trzymam tej strony. Bo możemy się oszukać. Możemy się oszukać i mogę nie zdążyć. Mogę nie zdążyć. Sobie tak tutaj chodzę, zbieram, szukam. No, tylko on też może być po części irytujący w ten sposób. No spróbujemy sobie to zrobić. Już teraz. Bo nie wiem, czy damy radę. Dobra. 6 na 6. Zniknął? Zniknął. Okej. Oja, łódź wróciła. Masz ją? Dobrze. W takim razie zostaw ją tutaj.
Naprawię ją... Znaczy, naprawię tą kupę złomu, tak. Zejdź mi z twarzy, zejdź mi z oczu. Do what you gotta do. Rób to, co musisz robić, okej. Okay. Zrób, co musisz zrobić. Poszedł won. Kurde, no jest tutaj wiele naprawdę takich miejsc, które bym se przeszukał. Midnight, okej, okay, północ. Myślę, że wszyscy poszli do łóżka. Zapiszmy. Myślę, że również powinien postarać się znaleźć jakieś miejsce spania. Idźmy do koi, nazwijmy to koja. Pod schodami na plaży. Okej. Nawet wiem, gdzie to jest. Ej, wiecie co, bałem się trochę tłumaczenia tego. Bo... O, w ogóle jest nasz przyjaciel. Czy on z nami może coś pogadać? Ty z nami pogadasz coś? Też śmieszną masz czapkę. Śmiechową masz czapeczkę. A, okej, okay, dzień pierwszy. Było miło mieć cię w pobliżu. Zdobądźmy jutro więcej przyjaciół. Dobranoc, koleżko. On mówił do nas per? Dzień drugi. A więc gra ma dużo więcej do zaoferowania. Ho, ho, ho. Myślałem, że to będzie takie, wiecie... W ogóle on się... Co? Pierwsza PM? O 13, żeś się obudził? Dobry, you're in the hole, save space, bla 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 bla, chef. No dobra. Jak są nasi przyjaciele? Czy oni nam coś powiedzą? Nic. Nic a nic. Dobra, moi drodzy, bo już mamy 43 minuty. Ja myślałem, że to troszeczkę... Troszeczkę nam krócej się z tym zejdzie, że to jest taka dosyć krótka gra. A widać, że nie. Wejdźmy sobie do main menu, bo cały czas zbieramy jakieś skrzynki. A ja jestem ciekaw... co tam nam się udało uzbierać. A jednak list B to jest po prostu tak podpisane. Tu możemy nawet wyłączyć to. Rozumiem, że to jest bonuses. Tak mi się wydaje. Dobra, collected secrets. Co my tu znajdziemy? Grupowe zdjęcie. Jest mega creepy. Jest mega, mega creepy. No i zobaczcie. Jest nasz bóbr. Jest nasz mors. Jest nasza wydra. I jeszcze dwie postacie, których nie odkryliśmy. Dobra. Czwarty to jest fotografia Olive z 96. I naszej wydry. The Studio Grounds Vandal? Studio Grounds? Co to znaczy Studio Grounds? Mogę podejrzewać. Nie. Nie wiem, co to znaczy. Rundy studyjne? Nie, nie wiem. Ale jest jakiś wandal. Walter Poster, okej. Okay. Walter to był ten... ten z zębami. Okej. Okay. Concept art. No, też tak zbytnio nie widać. To jest ten... Hultz? Hurtz? On jest jakoś podpisany. Kurde. Mamy łódkę, mamy kokosy. Coś jeszcze? Jeszcze pewnie ze dwie minigry albo trzy. Okej, okay, rozumiem, że reszta jest już zablokowana całkowicie. Już więcej nic nie mamy. Ale wiecie co, ja bym wam coś jeszcze pokazał jednego. Bo to jest bardzo ciekawe. Ogólnie menu gry. Co jest w menu gry? Wiesz, na chwilę wejdę do bonusów, bo widziałem, że mam jeszcze jakieś drzwi po prawej stronie. Co bonusy? Galeria. A galeria jest zablokowana, okej. Okay. Ustawienia. Jak ciekawie zrobione są ustawienia, bo dobrze nie są zrobione, w sensie dla gracza nie są dobrze zrobione, ale są ciekawe.
I mamy tutaj po prostu drzwi. Mamy tutaj drzwi, mamy tu jakieś światełka, tylko najbardziej mnie tak interesuje to po lewej. Tutaj mamy oczywiście obraz, czyli tam jakieś tryby CRT, sterowanie, bla 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 bla. Rzeczy, które nas mało interesują, ale to mnie interesuje. To mnie najbardziej chyba interesuje. Zobaczcie. Make your choice. Mamy online play. Mamy coś takiego jak... zatrzymaj wszystkie swoje online kody. Cel najprawdopodobniej jest nieznany. No i ogólnie, że grając online będziemy mieć więcej ciekawostek tego wszystkiego. A tutaj mamy serwery disable, czyli że nie otrzymamy wszystkiego, całego tylko, wiecie, doświadczenia takiego i tej imersji swojej, którą nam gra oferuje. To jest bardzo, bardzo ciekawe. No, oczywiście wezmę sobie na online play, bo jestem bardzo ciekawy tego wszystkiego. Ale co to zmienia? Co to zmienia? To jest dobre pytanie, moi drodzy, ale tymczasem pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu Grał do Was Shiro. A my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach. Shipwreck 64, bo na pewno... Na pewno sobie jeszcze pogramy w to. Ja będę chciał w ogóle pewnie przejść do końca. No tak samo mi ten komputer tutaj męczy, bo nie wiem, co on robi i do czego on służy. No właśnie, do czego on służy? Trzymajcie się raz jeszcze. No i co? Hey, hey.